Dobra szybkość Ukraińca w miejscu. O właśnie, to co widzieli Państwo teraz. A zdaje się... Szybciej, trafił teraz prawym i będzie chciał Adrian kończyć to już teraz. Ale byle nie za szybko, byle nie zbyt pochopnie. Mocne kolana, w dużych opałach Grabowicz. Chcę tutaj bardzo mocno odpowiedzieć. Świetne przepuszczenie. Walnęli mocno, każdy z nich teraz lewym bardziej. Trafił, teraz Adrian odpowiada Grabowicz. Oj, było niebezpiecznie. Teraz tak śmignęły te pięści tam o milimetry od głów jednego i drugiego. Jednogłośną decyzją sędziów zwycięzcą walki zostaje Adrian Zieliński!